Wait. O, tu jest trzecie. Szuflada. Jakaś szuflada. Dzień dobry i witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w tą piękną niedzielę. Dzisiaj kolejna produkcja od Emika Games, która robi naprawdę fantastyczne horrory. Klimat, wykonanie graficzne, fabuła, jumpscary. Wszystko tutaj jest na naprawdę świetnym poziomie. Horrory nie są zbyt długie, ale to też ma moim zdaniem swój urok. Zapraszam was serdecznie. Smacznego obiadu dla tych, którzy oglądają do niedzielnego rosołu czy schabowego. Dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, za wszystkie suby. Przebiliśmy 3000, także jesteście niesamowici. I zapraszam również do opisu, tam macie linki do Discorda i do Twitcha. Nie przedłużajmy, zanurzmy się w tej niesamowitej moim zdaniem grze, jaką jest I'm Counting to Six. New game. Let's go. The story is about a small village. At first glance, it's no different from other villages, but something happened in it that changed the lives of everyone involved in this story. Take a look at this and you will see mysterious shrouded in a strange fog. And also the story is about a man who happened to be in that village by accident and who will have to influence the outcome of a mystical event. Noted. I think I drove into the village. It's getting late. I'm going to look around. I need to coś tam. Wow. Wow. Okej, zrenderowało się chyba. Aha. Nie mogę tu iść. Wilki. Mogę kierować? Nie. Nie wiem, co to jest za napis. Myślałem, że to jest hotel? Może być? Albo i nie? Sklep? No nie wiem, co to. Teraz zobaczymy. I need to call to emergency. Ma zabój. We have to protect our children. It wasn't their fault. It was an accident. Wiecie co? Wait a minute. Troszeczkę to przyciszymy. We have to protect our children. It wasn't their fault. It was an accident. No, we're not going to touch this witch's body. We're going to pretend we don't know anything. It will be better for all of us. If he finds her, he will think it was an accident. There's nothing he can do.
Okej. Ładnie zrobiona, bardzo ładnie zrobiona gierka. Ktoś tu jest. Halo. Jednak nie. Co tu jest za tym słupem? Ring, ring. Można tu wejść? Nie. Będziemy odebrać telefon? Tak sądzę. Nie działa. Okej, okay. Ale przed chwilą ktoś zadzwonił. Światło, follow the light. Co my tu mamy? Wyspa jakaś. Czy może nam pomóc? Oj, nie wydaje mi się. I was sitting in a boat on the lake when I saw that the fog had descended on the water. I tried to swim to the shore, but I couldn't see anything. Finally, when I touched the shore, I rather ran home. In the house, I saw that my wife was frozen like a statue, and my dear children were motionless. I ran out of the house in fright to find at least someone who can help me. Super jesteś, nie zmieniaj S i E, trzy więcej niż. Dzięki zbóju. Dzięki za trójeczkę. Okej. Okay. Nie podoba mi się to. Czy to jest czarny pan? Śmierciożercy? Wrócić, tak? No dobra. Klimat ta gierka ma. Jest tam kto? Ej, ktoś tam chyba... Jest?
Ej, to jest manekin, nie? Drzwi się otworzyły? Nie. I'm counting to six. I warned them. Those dirty little kids shouldn't have bullied him and... Those dirty little kids shouldn't have bullied him and his doll. I told their parents, but what's the use if they are the same themselves? They also called me crazy. Oh my god. Voldemort. Się odbywa. Można tu wejść? Nic nie można. Przestańcie drzeć mordę. Odpalaj tą kurmankę i jedziemy stąd. Jesus Christmas. Idę tam, to się może uspokoi. Mamy do czynienia z jakimś dziwnym kultem, tak mi się wydaje. Paliło się dziecko. It's only your fault. I haven't done anything wrong to you. My only friend was my doll. But you were laughing at him, laughing at me. You even took a loved one away from me. And it's shown you what it's like. You will live in agony forever. And this will not change in any way.
Okej. Okej, ta gra trzyma w napięciu. Przynajmniej ja je odczuwam. Krateczka. It was the old well. What I saw there and what Luca told me is true. They have to pay for it. I have to punish them. Nie ma tu czegoś, co może mi się przydać? Chyba nie. Na szczęście mam latarkę. Pięte. Też zamknięte. What the fuck? A, zasłonka? Aj. Doing here? I have to leave. Drabina. Pewnie będzie trzeba ją później wziąć? Może nie? I can only say what I feel to my doll. Luca always listens to me. Luca is my friend. Przyjemna gra do wyluzowania? To się wyluzowałem. Nie wiem do której. Na pewno to skończymy, zobaczymy co dalej. Dziwne. I have to leave, okej. Okay. Someone locked the door from the... There are bars on all the windows. I need to find another way. Czy podziemne przejście? Czy to się da otworzyć? Da się. Do wylosowania gierka. Pierdolę. Teraz tu będzie można. Nadal nie? The fuck? Tu nie wyjdę. Tego nie otworzę. O, siema. Ziutek jakiś znowu. Coś tu biegło. Teraz się wydarzyło. No kto wizję uruchomiłem? Znaczy, w sensie ja nie, to gra. Jestem w wirtualnym świecie, czy co tu się dzieje? Może mogę przenikać przez ściany? Ale nie, mogę otwierać drzwi. It's been 2 weeks since my mom disappeared. There's no news. I went to the
precinct officer, but he doesn't care about it. He said she left because of me. But I know she wouldn't do that. She loves me. Something must have happened to her. Okno. Wyjdź oknem. Przegryź kratę. Confused. Ej, to było? It had to happen when I saw that boy through the window. I realized that he saw something he shouldn't have seen. I need to get ahead of him. Hey, buddy. Czuję się uwięziony. Czemu tutaj coś gra? Radio gra? Prawdopodobnie, ale co z tego? Nie mogę nic z nim zrobić. Wiedziałem, że drabina będzie potrzebna. Dawaj drabina. Oj, to się może bardzo nieprzyjemnie skończyć. It's been 4 weeks since that. Within 4 weeks since the disappearance, Luca told me that it was the children's fault. He gave me a letter from his mother, and he said I had to find out the truth. Wyłącz to. Co teraz na dół? Nie mogę na dół. A karteczka? One I lock. One I lock the doors. Two, I close my eyes. Three, find a place for yourself. Four, don't breathe. I feel your heart pounding. Six, wait. Jeden, zamykamy drzwi. Dwa, zamykamy oczy.
Nie oddychamy. Mamy serca i czekamy. Hey, jump. Okej, okay, to już czytaliśmy. To teraz? Można tu wejść? Tu jest jakieś ukryte przejście? O! Secret door. There must be keys and a crowbar somewhere. To open the lock, use the hints. Łódka, telefon. Kluczyk. O, karteczka. Czytaliśmy to? Jak mi say what I feel I do. Okej. Co to? Okej. Pięcie. Okno. Nad kaloryferem. Tutaj? Nie to okno. Counting to six. Wait. O, tu jest trzecie. Szuflada. Jakaś szuflada. Ej. Ej, co ty zrobiłeś mi? Nie mogę się ruszyć. Zablokował mnie. Idź sobie. Idź sobie. What the fuck? Mogę go czymś walnąć w łeb? O, mogę tak uciec. To nie ta szuflada chyba. O, crowbar. Nice. No i jeszcze trzeba znaleźć... Cześć, Marcin. Tu można przejść, czy nie? Może też tak? Nieważne. Nie przycisnę się. Za gruby. Kurczę. Powiedzieliśmy. A where is szuflada? A może już mam wszystkie? Nie, dwa klucze, nie? Dają. A
szuflada? Ta szuflada? Nie. Gdzie tu jeszcze są szuflady? To są szafki. Że tu jest coś. Ale czuję, że to... O! O! Co to było? O, zniknął, nice. Co teraz? Wziąłem ten kluczyk? To wygląda jak to miejsce. Może wziąłem. Właśnie tak minął dzionek. Okej. Okay. Cześć mi to. What is this place? I'll understand you if you are mad at me. I knew that deep down you wanted to have real friends and you missed the live communication with other people. I couldn't let anyone get close to our family, otherwise they would have found out our secret. And what happened to me now would have happened much earlier. You were kind to everyone, but they didn't deserve it. I wanted the best for you. My mother, your grandmother, taught me many things. And she also told me not to trust people because they are afraid of people like me. Śmieszne. Nic nie mogę zrobić. O! Aj. Nóż! Dziękuję za bliscy, będę dobry. Do czego mi ten nóż? O! Zabiję ją. Nie zabiję? Może... O! Zniknęło? Po co mi ten nóż? Mam złe przeczucie co do tego noża. Włóż go do kontaktu po prostu. Nic z głowy. Nieźle popierdzielone, nie? Nie przejdę. Nie,
Fuck me. Mogę to wyłączyć, proszę? Bo nie mogę. Nie wiem, będę dobry, o czym mowa. Raz. Dwieri zabierają. Dwa. Głaza zakrywają. Trzy. Место себе найди. Четыре. Не дыши. Пять. Чувствуй, как сердце стучит. Шесть. Жди. Ruszyć się, czy się nie ruszyć? Aha. Przejść nie przejdę. Six kids bullied me. They mocked me because I was too kind. Because I'm not like everyone else. They were involved in the murder of my mother. I was able to punish five people. They wanted so much to go home to their mom and dad. I let their parents find the children on my doorstep. But what they saw. They couldn't believe their eyes. Their children were mutilated. Now they are going to suffer just like me. O, tu zemsta, widzę. Na bogato wleciała. Hello? Zapal świeczuszkę. O! Hej. I co z tym mam zrobić? Tutaj? Otwieramy? Nie otwieramy? Łańcuchy? Nie ruszamy? A? Tu jakiś łańcuch jest? Włam się. Cześć. Mniej. O! Odkręcamy śrubki. Winchester. Winchester. Nie kojarzę. Żółtek. Jakiś.
O, zapalniczka. Nie mogę jej podnieść. Znowu ten. Kadzidło. Daj mi kadzidło. Dear son, don't be afraid of death. Death is rebirth. You've done a lot. A new stage has arrived. Let them think they've been beaten. They've beaten you. It will destroy them. Naprawdę nie mogę wziąć światła albo świeczki. Nie mogę. O nie, znowu manekiny. Już nie mogę wejść. Do góry nie sądzę. Nie masz czegoś, czego potrzebuję? Chyba nie. Ja, że ten obraz jakiejś gierki. Siema. Koniec imprezy. Tu zamknięte, tu zamknięte. Przepiłuj, przepiłuj, mordo. Ukryte, jakiś klucz, cokolwiek. O! Otworzyło się? A nie, dobra, tylko zatrzepotało, czyli trzeba znaleźć kluczek. A? Jest coś gdzieś ukryte? Z obrazami. Kartonie, skrzyni, tej skrzyni, nigdzie nic nie jest ukryte, teraz już tu nie wrócę, okej. Okay. Coś gdzieś musi być. Straszna sprawa. Jak mam tu wejść? A! Tutaj jesteś. So what he did to one of us with someone who didn't have time to hide. It was terrible. He said that he would return us to our parents only in this form. It was true. The house of the one who kidnapped the children. People found out about everything and came to deal with it. Oh Jesus Christ, co za historia. Klatka dla dziecka chyba. He cut out our tongue and sewed up our mouths so we couldn't scream. He wanted us to play with him.
We asked to go home, said we were sorry. Jak zapytałyście, jak mieliście zaszyte usta? He replied that time would come and the parents would see us again. Czaję bazę. Przyszedłem tylko, żeby poznać tę historię, rozumiem? Nic się nie pojawiło. To zawrotka. A, mogę przeciąć. Tam były te... Jesus Christ. Jeszcze było, nie? Tu możemy przeciąć chyba? Nie możemy przeciąć. Teraz. I chyba nie wyjdę stąd żywy. I need a lighter, a doll and candles. In order to perform the ritual, take a doll, book, candles, a lighter, burn it in a circle and then burn the house down. Dobra, zapalniczka była tu. Candles. Nie, tak nie mogę. Where are the candles? Candles. Jak się przestraszyłem. Bóg i doll. Lalka. Lalka. No to jest doll, nie? To nie ta. A chyba tamtą lalkę. Jest doll. Bierz ją. A książka chodzi o tam... Nie, ta książka... Zniknęła, czy ją mamy? Nie pamiętam, nie wiem. Dobra, mamy wszystko. Burn the house down jeszcze. Let's get out of here. I need gasoline. I'll burn this house down. Gdzie jest gasolina? Czy przerwali... Tak jakby pomogliśmy temu demonowi? Gasolina. Albo on straszył, albo się przeraził i dlatego tak powiedział. Can I see anything? Uciekamy, tak myślę.
Gdzie są? Nie, kot. Uj, idź sobie. Telefon connection. House burning. Grish recently watched a blogger. He said that he did not believe in anything paranormal and was in a house where, according to eyewitnesses, something was happening. But he didn't find any evidence until one day he arrived at an abandoned pioneer camp. To be honest, I didn't believe him. I thought that everything he filmed was staged. But now, after everything I've seen and experienced, I realized that the world is not as simple as it seems, and we are not alone. Entities are always nearby, and until you see it for yourself, you won't believe it. I do not know why I decided on this ritual. I wanted to run, but something inside me demanded to put an end to all this. As a result, I realized that I was in that place for a reason, but I have no idea what lies ahead for me. Ooh, baby. Ooh, baby. No, trzeba powiedzieć, że te gierki od Aleksandra Reszetnikowa trzymają poziom. Trzymają napięcie, fajny klimat mają. Już tam samą fabułę, no to można oceniać indywidualnie, ale uważam, że jest tu pomysł, jest wykonanie dobre. No i kurczę. Naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Dużo lepsze niż te poprzednie gierki, w które graliśmy. Dzisiaj zdecydowanie September i I'm Counting to Six najlepsze, czyli dwie gierki od tego samego dewelopera. Moi kochani, jak najbardziej mogę wam polecić I'm Counting to Six, jak i wszystkie chyba inne produkcje MIK Games Studio. Ja wszystkich jeszcze nie ograłem, na pewno będę do nich wracał, bo trzymają fantastyczny klimat, fantastyczne emocje, jest ta czutka takiej niepewności. Poza tym fabuła jest bardzo, bardzo ciekawie zrobiona w każdej z nich, więc ja serdecznie mogę polecić te horrory i zapraszam na kolejne, bo na pewno się pojawią. Łapeczki w górę, jeśli wam się podobało, komentarze dajcie znać, jakie są wasze odczucia. W opisie macie jak zawsze linki do Discorda i do Twitcha. Spokojnej niedzieli wam życzę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.